Panie marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, druk nr 1079. Kontrola wyrobów podlegających ocenie zgodności to proces bardzo istotny zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców. Jednym z głównych jego celów jest spowodowanie, aby na rynek unijny trafiły tylko wyroby spełniające określone wymagania, niezależnie od miejsca, w którym zostały wyprodukowane. Chroni to konsumentów przed produktami, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia lub dla środowiska. System oceny zgodności zabezpiecza także interesy przedsiębiorców, ogranicza nieuczciwą konkurencję, jest jednym z fundamentów wspólnego rynku. Jednolite wymagania dotyczące produktów i wspólny system nadzoru rynku tworzą podstawy dla swobodnego przepływu towarów. Mechanizm obrony konsumentów i przedsiębiorców jest ciągle doskonalony. Wspomniane już rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów ustanowiło Europejską Sieć do Spraw Zgodności Produktów, której członkami będą jednolite urzędy łącznikowe wyznaczane przez poszczególne państwa członkowskie. Istotą przedłożonego projektu jest wskazanie podmiotu, który będzie reprezentował we wspomnianej sieci nasz kraj. W dniu 26 kwietnia bieżącego roku Rządowy Międzyresortowy Zespół do Spraw Reformy Systemów Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku przyjął rekomendację, aby zadania jednolitego urzędu łącznikowego w Polsce powierzyć prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako najbardziej właściwemu z uwagi na rolę, jaką pełni w krajowym systemie nadzoru rynku oraz zdobyte doświadczenie i kompetencje w realizacji zadań na szczeblu europejskim. Urząd ten daje najlepszą gwarancję sporządzenia wymaganej wspomnianym rozporządzeniem Krajowej Strategii Nadzoru Rynku. Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzyła wspomniany projekt na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia. Przyjęte poprawki miały charakter legislacyjny, nie budziły kontrowersji. Na pytanie o zabezpieczenie finansowania dodatkowych zadań prezesa UOKiK-u usłyszałem, że zostaną one zrealizowane w ramach środków urzędu bez dodatkowych kosztów dla budżetu państwa. Komisja większością głosów poparła przedłożony projekt. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej wnoszę o przyjęcie jej sprawozdania. Dziękuję za uwagę.